pycha. Po prostu pycha. Tralala. Radio gra. Ale że co? Że co? Że już trzeba? Ojejku. To przecież ja jeszcze śniadania nie zjadłam, no. O masz. No, to już zjadłam. Ugh. Tralala. Radio gra. No ciekawe, gdzie ona jest, no? A taka tłuściutka była. O, czekacie już wszyscy, tak? No to kłaniam się pięknie, kłaniam. Ja, Żaba Zielona, zapraszam na kolejne spotkanie z odcinkowym teatrzykiem domowym. Brawa, brawa, tak. O. Kto z was pamięta, o czym rozmawialiśmy ostatnio? No, nie słyszę. Śmiało, śmiało, no. Tak, tak. O scenie. Na scenie oprócz aktorów znajdują się jeszcze różne przedmioty potrzebne w naszym przedstawieniu. No ja na przykład w naszych internetowych spotkaniach występowałam, no, na stole i jeszcze na walizce. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co jeszcze miałam? Na przykład fotel, o tak. Czasem występowałam w ogrodzie, czasem w samochodzie, tak, tak. Czasem przydają się na przykład dywany latające, albo drzewo, albo mysia dziura, tak. W teatrze wszystkie te elementy nazywamy dekoracją albo scenografią. Co? I kto je wymyśla? No, ktoś, kto ma dużą wyobraźnię, zdolności plastyczne. Nazywamy taką osobę scenografem. Panią albo panem scenografem. Oni przygotowują projekty, a nie tylko wszystkich przedmiotów, ale też lalek, kostiumów, czyli ubiorów dla wszystkich aktorów. O, gdzieś tu miałam zaraz taki projekt, gdzieś tu miałam. O, mam taki oryginalny projekt. O, o, tak wyglądał rzepczyk dratewka w naszym przedstawieniu teatralnym. Ładne? Ładne, prawda? Ładne. Słucham? Pytasz, czy to trudne? Taki projekt? A skąd? Gdzie tam trudne? O, przygotujcie teraz wszyscy kartki i coś do pisania. O, narysujemy sobie teraz projekt. Projekt czegoś, co będzie potrzebne w naszym przedstawieniu. Może lampa? Tak, w naszym przedstawieniu przyda się lampa. To co, rysujemy. Jak może wyglądać taka lampa? Może tam, tu, nie. Nie, to chyba się na lampę nie nadaje. Nie. Spróbuję jeszcze raz, no. Zaraz, tak to będzie tutaj, tak to żaru. Lampa, no niby proste lampy. Nie, to nie jest lampa. Nie. No niby takie proste, no. Lampa. No dobra, to taka żarówka by tu była. Nie. Wygląda jak lampa. Dobra, wiem, wygląda. Nie wygląda. A miało być takie proste. Nie, no czekaj, może poprawię coś. Nie. No, jednak narysowanie takiego projektu nie jest takie łatwe. Wiem, mam pomysł, jak wykonać własną scenografię. Pomoże mi Tosia! Moja przyjaciółka Tosia wymyśliła, jak można zrobić własną scenografię. Potrzebowaliśmy lampy. No to proszę, Tosiu, lampa. A może poproszę
wieszak! Dobrze, dobrze. A może teraz przydałoby się krzesło? No i jest. No to teraz koniecznie do krzesła stolik. Brawo, Tosiu, brawo! Pomysłowe, co? Każdy z was może poćwiczyć, jak zamienić się w różne przedmioty i zostać scenografią teatralną. Może do tego zaprosicie mamę, albo tatę, albo rodzeństwo. Super zabawa, mówię wam, super zabawa. No i nie trzeba rysować tych projektów, tak? No, to cześć. Idę coś zjeść. Siom i tam siom.